czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siemano, powiem wam, że wyjeździłem się dzisiaj pod wieczór. Oczywiście na wheelie potrenowałem ostro. Muszę wam powiedzieć, że nawet tu widzów miałem. No, nie wspomnę już tutaj o widzach, którzy prowadzą wielkie ciężarówki. No, co chwilę słyszę jakiś klakson. Powiem wam, warto trenować, będę to powtarzał. Tak samo pamiętacie, jak wszyscy się ze mnie śmiali, musisz trzymać nogami motocykl, musisz trzymać. Kłada nogami, musisz trzymać. Na tym polega właśnie technika jazdy motocyklem i kładem. No, niektórzy się przekonali o tym, co się dzieje, jak się nie trzyma nogami motocykla. O jeden. Ale powiem wam, no tak się wyjeździłem w tym zachodzie słońca. I na tej ścieżce, i na tej, i na mieście byłem. Non-stop wheelie. I warto trenować. Enduro. To wymaga czasu i poświęcenia, no niestety. Ale warto. Są efekty z tego. Jak ktoś myśli raz na miesiąc trenować, to jest bardzo słabo. Co najmniej te 3 razy w tygodniu. Chyba zrobiłem odwrotnie ostatnio, bo słabo sięgam do tego hamulca. No, zobaczę, czy narzędzia wziąłem, ale wątpię, pewno je wystawiłem. Ale takie coś muszę zrobić. Warto gdzieś zapisać się na szkolenia, nie? No to jest podstawa. Jeżeli chce się dobrze jeździć enduro czy motocross, no koniecznie to są potrzebne szkolenia. Dlatego, że po prostu sobie krzywdę zrobicie bez tych szkoleń. Po prostu, no jeździcie, no bo jeździcie. To tylko jest taka jazda. Jazda bo jazda i to wszystko. Macie motocykl i to jest wszystko. Żaden kolega, żaden przyjaciel wam tego nie podpowie, nie nauczy. Trzeba pod okiem trenera, najlepiej jakieś lekcje takie, gdzie mała grupka osób jest. Najlepiej do 5. Można potem sobie indywidualne wziąć. No, warto, naprawdę. I potem to szlifować, trenować. A podam wam przykłady, no na przykład skoki, no to jest coś fajnego. Przez przeszkody, no to jest naprawdę rewela. Bardzo kontuzyjne, ale naprawdę jak się ktoś tego nauczy, to nie ma problemu. Ja po pierwszym szkoleniu próbowałem i się wywaliłem, i obojczyk złamałem. Musiałem kolejne szkolenia przechodzić, żeby to... Byłem po prostu w dużej grupie, tam naprawdę było dużo tych ludzi. I to tak nie przekażą do końca. Niby wiecie o co chodzi, ale... wiadomo, czasami coś nie wyjdzie, tak jak mi w tym przypadku. Ale uwierzcie mi, to są akurat treningi, ale tak jak wyjadę na ulicę, to jest po prostu perfekcja. No i wiatr mi nie przeszkadza i nic mi nie przeszkadza. No na przykład podjazdy, powiem wam, no tyle jest rodzajów podjazdów, każdy jest inny. Każdy jest inny, do każdego trzeba podejść indywidualnie. No chyba, że jeden i ten sam podjazd się robi non stop. Ale na zawodach pierwsze okrążenie, drugie. Niby człowiek pamięta co i jak. Ale czasami bywają zawody enduro, gdzie po prostu te podjazdy są no, wysokie. Czyli różne techniki można stosować na podjazdach. I przesuwając się do przodu, i czasami trzeba przesunąć się do tyłu. Czasami trzeba się zaprzeć o podnóżki i oderwać dupsko od siedzenia, czyli tak zwany podjazd na gazetę. Nauczyć się operować sprzęgłem na podjazdach. Do tego fajnie mieć po prostu na jakiś czas usuwa, tak jak ja miałem przy ZTBT i rok czasu akurat trafiłem na ten intensywny czas, gdzie mogłem jeździć na szkolenia i po prostu tą maszynę wykorzystałem właśnie do nauki operowania sprzęgłem. No to jest już wtedy naprawdę zabawa. No i teraz sobie to przerzucam na czterosuwa, po prostu to, co się nauczyłem na dwusuwie. Jeżeli chcecie hard enduro trenować, musicie wyćwiczyć to podnoszenie i opuszczanie koła. Motocykl musi was na tyle słuchać, że na taką wysokość, jaką chcecie, to podnosicie przednie koło. No i idzie to wytrenować, idzie. Tylko to są godziny, nie? No dobra, dosyć, już nie będę wam truł. Jak chcecie coś wiedzieć, to proszę, piszcie w komentarzach. To byście chcieli wiedzieć, to wam to w następnym odcinku zmajstruję. To nara. Na 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 na. I w ogóle mam pytanie do was takie, bo wiecie o tym, że są ludzie, którzy nigdy nie dorastają, czyli ktoś taki jak ja. To napiszcie, czy ktoś ma tak samo jak ja. Czy ja jestem sam po prostu? Ale raczej nie. La, 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 la. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.